Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca wprowadziło wiele nowych obostrzeń w związku z koronawirusem. Wśród nich wiele niewiadomych, które budzą niepokój. Jak Straż Miejska weryfikuje przestrzeganie nowych zasad i jakie są konsekwencje wyjścia na spacer? Najważniejsze w rozporządzeniu jest to, co dotyczy konieczności opuszczania domów. Można wyjść z domu do pracy, do sklepu czy apteki. Inne aktywności nie zostały precyzyjnie określone w rozporządzeniu, ale to nie oznacza, że bieganie, jazda na rowerze lub spacer są dozwolone. Straż Miejska lub policja za określone działanie może wystawić mandat. Niestosowanie się do zakazu wchodzenia do parków już nakładaliśmy mandaty i były to mandaty 100 zł, ale też i 500 zł. Wszystko, jeszcze raz powtórzę, zależy od sytuacji. Funkcjonariusz na miejscu kwalifikuje dane zachowanie i podejmuje decyzję. Może być to zarówno pouczenie, ostrzeżenie, jak i oczywiście mandat. Jeśli chodzi o ogródki działkowe, rozporządzenie nie zawiera zakazu przebywania na terenie ogródków. Warto jednak ten pobyt ograniczyć tak jak w innych przypadkach. Sprawdziłem, jakie jest stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. I to stanowisko jest właśnie takie, które z jednej strony mówi nam o tym, że nie ma stosownych przepisów, żeby taka osoba mogła ponieść odpowiedzialność finansową. Natomiast z drugiej strony oczywiście zarząd zachęca do tego, żebyśmy tą naszą aktywność na działkach ograniczyli do naprawdę niezbędnego minimum. Wszelkie tereny zielone, które pełnią funkcje publiczne, takie jak parki, lasy czy promenady, zostały zamknięte. Jest kilka wyjątków, które dopuszczają przemieszczanie się po tych obszarach. Funkcje zawodowe, religijne czy te związane z wolontariatem na rzecz walki z koronawirusem. Jeśli jednak funkcjonariusz wystawi mandat, można go nie przyjąć. Jeżeli ktoś czuje się wewnętrznie, że nie powinien tego mandatu płacić, to jak najbardziej ma takie prawo, może odmówić, wtedy sprawa będzie trafi do sądu i sąd już będzie rozstrzygał, na ile ten nasz biegacz czy też inna osoba, która została przyłapana, będzie ponosiła odpowiedzialność, jeżeli w ogóle i oczywiście w jakiej wysokości. Ważnym obostrzeniem jest także odległość minimum 2 metrów między osobami, które przemieszczają się razem na ulicy. Za złamanie tej zasady także można dostać mandat. Niestety zdarzają się przypadki, gdzie jest to bagatelizowane, wtedy my, strażnicy, interweniujemy. Najczęściej kończy się, przynajmniej jak na razie, na ostrzeżeniach, pouczeniach. I myślę, że to powinno wystarczyć. Według rozporządzenia osoby poniżej 18 roku życia nie mogą wychodzić z domu bez prawnego opiekuna. Szczególną oczywiście ochroną powinniśmy objąć młodzież do 18 roku życia, bo przypomnijmy sobie, że młodzież do 18 roku życia, czyli młodzież niepełnoletnia, w ogóle nie może wychodzić z domu bez opieki rodzica bądź opiekuna. To jest szczególnie ważne. To też chodzi o to, żeby nie narazić się na sankcje. Jeżeli zauważymy, że bez opieki przebywają dzieci chociażby na placach zabaw, wtedy nasza interwencja będzie jednoznaczna. Będziemy takie dzieci odwozić, ewentualnie odprowadzać do miejsca zamieszkania. Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa i albo to zrozumiemy i uszanujemy te reguły, i wtedy mamy rzeczywiście szansę na to, że szybciej ta pandemia się zakończy. Rozporządzenie, mimo że nieszczegółowe, ma jeden cel – zatrzymać obywateli w domach. Przepisy na razie obowiązują do 11 kwietnia. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.